Wystarczy zaś tylko gwizdnąć, aby dowolna liczba ochotników ze środowiska socjalnie bliskich rzuciła się do wykonywania tej roboty, pragnąc w zamian tylko zakotwiczyć się na etapie, nie pojechać do kopalni, do ciężkiej pracy, do tajgi. Wszyscy ci rejestratorzy, pisarczykowie, księgowi, instruktorzy, łaziebni, fryzjerzy, magazynierzy, kucharze, pomywacze, praczki, bieliźniarze to wieczni tranzytowcy. Dostają formalnie tylko więzienny chleb i nazywa się, że siedzą pod celą. Całe zaś masełko do chleba, już bez żadnej pomocy ze strony zwierzchności, wyłowią sobie sami ze wspólnego kotła albo wycisną z przejezdnych zeków. Wszyscy ci tranzytowi funkcyjni mają wszelkie podstawy do pewności, że w żadnym obozie nie będzie im lepiej. Wpadamy w ich łapy, jeszcze nie doszczętnie ograbieni, i oni mają nas ostatecznie wystrychnąć na dudków. To oni nas tu rewidują w zastępstwie strażników, a przed rewizją proponują nam, by oddać pieniądze do depozytu. Nawet piszą z miną całkiem serio jakieś spisy, których nigdy już nie zobaczymy, podobnie jak pieniędzy. Pieniądze przecież oddaliśmy. Komu? Dziwi się oficer. A był tu taki jeden. Kto taki? Inni funkcyjni nic nie wiedzą. No to po coście mu to dawali? No bo myśmy myśleli. Indyk też myślał. Mniej trzeba myśleć. I to wszystko. To oni proponują nam, żeby rzeczy zostawić w łaziebnej poczekalni, ale nikt wam nic nie zabierze. Komu to w ogóle potrzebne? Zostawiamy więc przecież. I tak nie można ich zabrać do kąpieli. Wracamy. Nie ma swetrów. Nie ma futrzanych rękawic. A jaki był ten sweter? No taki szary. No to znaczy, że poszedł się wybielić do kąpieli. Rzeczy zabierają nam również w uczciwy sposób. Za to, żeby wziąć walizkę na przechowanie do magazynu, za to, żeby dać człowieka do celi, gdzie nie ma knajaków, za to, żeby szybciej posłać nas dalej, za to, żeby mógł człowiek trochę dłużej zostać tutaj, nie rabują otwarcie. To cała różnica. Ależ to nie szemrani, tłumaczą nam nasi znawcy. To są kapusie, sukinsyny, którzy poszli na współpracę. To są wrogowie porządnych złodziei, a ci porządni siedzą przecież w celach. Ale to rozumowanie jest jakoś zbyt trudne dla naszego króliczego rozumku. Te same tony, ten sam tatuaż. Może istotnie są wrogami tamtych, ale nie są wcale naszymi przyjaciółmi, w tym sęk. Tymczasem siedzimy już na dziedzińcu pod samymi oknami cel. Na oknach kagańce nic nie widać, jednak dochodzi stamtąd jakiś chrapliwy, lecz życzliwy głos, który nam radzi. Chłopaki, to jest taki regulamin. Przy kipiszu zabierają wszystko, co sypkie, herbatę, tytoń. Kto ma trochę, niech nam tu rzuci przez okno. Później wam oddamy. Co my wiemy o życiu? Toć z nas frajery i króliki. Może naprawdę odbierają herbatę i tytoń? Czytaliśmy w arcydziełach literatury o powszechnej solidarności więźniarskiej, toż więzień więźnia nie oszuka. I ten sympatyczny ton, chłopaki. Więc przerzucamy im woreczki z tytoniem. Rasowi złodzieje łapią w locie i rachoczą, ale durnie z tych faszystów. Oto jakie hasła witają nas w zborniakach, chociaż na ścianach ich nie widać. Nie szukaj tu sprawiedliwości. Wszystko, co masz jeszcze, będziesz musiał oddać. Wszystko trzeba będzie oddać, powiedzą ci to strażnicy, konwojenci i knajacy. Przytłoczony jesteś swoim ciężkim jak ołów wyrokiem. Myślisz tylko o tym, aby złapać chwilę oddechu. Dookoła zaś wszyscy myślą tylko o tym, jak cię ograbić. Wszystko składa się na to, aby jeszcze bardziej pognębić politycznego, już i tak zgnębionego i osamotnionego. Wszystko będzie trzeba i tak oddać. Ponuro kiwa głową nadzorca w gorkowskim więzieniu tranzytowym i Hans Bernstein z uczuciem ulgi oddaje mu swój oficerski szynel. Nie za bezdurno, tylko za dwie główki cebuli. I jak tu mieć pretensje do knajaków, jeżeli wszyscy strażnicy na Krasnej Presni paradują w chromowych butach, których nikt im nigdy nie przydzielił. Wszystko to capnęli w celach knajacy,
żeby później opylić strażnikom. Jaką można mieć pretensję do knajaków, jeżeli instruktor oddziału kulturalno-wychowawczego obozu jest knajakiem, wziętym na funkcję i pisze politycznym charakterystyki w punkcie obozowym Kemper? Może w rostowskim tranzytowym szukać mamy pomocy i sprawiedliwości, skoro to pradawne gniazdo rodzinne całego knajactwa? Podobno w 1942 roku w tranzytowym więzieniu miasta Gorki aresztanci oficerowie Gawryłow, technik wojskowy Szczebietin zbuntowali się jednak, pobili złodziei i zmusili ich do uległości. Ale takich rzeczy zawsze słucha się jak legendy. Czy w jednej tylko celi takim dano po nosie? Czy na długo tak spokornieli? A co na to błękitne czapki, że obce elementy biją swoich? Kiedy zaś kto inny opowiada, jak to w Kotłasie na etapie w 1940 roku kryminaliści wyrwali pieniądze stojącym w kolejce do kantyny politycznym, jak ci ostatni zaczęli za to ich lać bez litości i jak broniąc knajaków wkroczyła do zony straż z karabinami maszynowymi, tu człowiek wcale nie wątpi. To podobne do prawdy. Głupi nasi krewni uwijają się tam za murami, pożyczają pieniądze, bo tylu pieniędzy nikt nie ma w domu, żeby posłać ci za nie jakieś rzeczy, coś do jedzenia, za te ostatnie wdowie grosze. Ale zatrute to dary, bo z człowieka głodnego, ale wolnego, czynią pełnego niepokoju tchórza. Człowiek sam się pozbawia tej świtającej już jasności i rodzącej się stanowczości, które są jedynymi właściwościami naprawdę potrzebnymi przed zejściem do otchłani. O, jak rozumna jest przypowieść o wielbłądzie i uchu igielnym. Do Królestwa Niebieskiego wyzwolonego ducha nie pozwalają ci wejść twoje szmaty. U innych pasażerów tej samej suki też widzisz takie same tobolki. Banda skurwieli. Już w karetce warczeli na nas knajacy, ale było ich tylko dwóch. Nas zaś półsetki. I tymczasem musieli jeszcze trzymać ręce przy sobie. Teraz natomiast już drugą dobę trzymają nas na presni w celi zwanej dworcową. Na brudnej podłodze z nogami podkurczonymi, bo tak ciasno, że nikt z nas nie obserwuje tego, co się dookoła dzieje. Tylko każdy myśli, jakby tu oddać na przechowanie swój tobołek. Chociaż mamy niby prawo do oddawania bagażu na przechowanie, ale funkcyjni ustępują w końcu tylko dlatego, że to moskiewskie więzienie. A myśmy nie stracili jeszcze moskiewskiego fasonu. Co za ulga! Rzeczy już w depozycie, to znaczy, że zabiorą je nam całkiem nie na tym etapie, tylko gdzieś dalej. Tylko te nieszczęsne węzełki z jedzeniem musimy trzymać jeszcze w ręku. Zbyt wielu jednak jest tutaj razem nas nadzianych jeleni. Zaczynają nas więc przydzielać grupkami do innych cel. W towarzystwie tego samego Walentego, z którym razem kwitowaliśmy odbiór wyroków OSO i który z rozrzewnieniem obiecywał sobie, że w obozie rozpocznie nowe życie, wepchnięci zostaliśmy do jakiejś celi. Jeszcze nie była całkiem pełna. Przejście było wolne i pod narami było dużo miejsca. Według klasycznego schematu górne nary zajmują knajacy. Starsi pod oknami, młodsi nieco dalej. Na dolnych narach kłębi się nijaka szara masa. Nikt nas nie atakuje. Nie rozejrzawszy się dobrze, nie oceniwszy sytuacji, nie mając zresztą doświadczenia, wpełzamy po asfaltowej podłodze pod nary. Będzie tam nam chyba dość przytulnie. Nary są niskie i rosły mężczyzna wpełzać musi pod nie po indiańsku, czołgając się brzuchem po ziemi. Wczołgaliśmy się. Teraz będziemy tu sobie leżeć spokojnie i spokojnie rozmawiać. Ale gdzie tam? W niskim półmroku, z cichym szelestem na czworakach, jak wielkie szczury, skradają się do nas ze wszystkich stron małolatki. To jeszcze zupełne dzieci. Są nawet dwunastoletnie. Ale kodeks akceptuje również takich. Mają już za sobą proces o kradzież. A teraz przyszli tu do złodziejskiego terminu. Napuszczono ich na nas. W milczeniu rzucają się ze wszystkich stron i tuzinem rąk wyrywają nam i spod nas wszystko, co jeszcze mamy. W zupełnym milczeniu słychać tylko gniewne sapanie. Jesteśmy w pułapce. Nie możemy się podnieść ani nawet ruszyć.
Nie minęła nawet minuta, a już nam wyrwali woreczek ze słoniną, cukrem i chlebem. I już ich nie ma, a my leżymy jak głupi. Bez walki oddaliśmy nasze zapasy i teraz możemy nawet sobie leżeć dalej. Ale to wykluczone. Śmiesznie wierzgając nogami, wypełzamy tyłem spod nar. Czy jestem tchórzem? Sądziłem dotychczas, że nie. Pchałem się pod bomby w stepie, bez żadnej osłony. Puszczałem się przed siebie traktem, o którym wiadomo było, że usiany jest minami przeciwpancernymi. Zachowywałem zimną krew, gdym wyprowadzał moją baterię z kotła i gdym jeszcze raz tam wracał po uszkodzoną ciężarówkę. Dlaczego teraz nie chwycę za karki jednego z tych szczurków i nie szurnę go różowym pyskiem o czarny asfalt? Że za mały? No, mógłbym znaleźć jakiegoś większego. Ale nie. Na froncie podtrzymuje nas na duchu pewne nieznane innym poczucie, być może całkiem fałszywe, żołnierskiej wspólnoty, że jest się na swoim miejscu, że spełnia się obowiązek. Tutaj zaś człowiek nie ma żadnych zadań, nie istnieje regulamin i wszystkiego trzeba się dowiadywać po omacku. Podnoszę się z ziemi i zwracam się do ich herszta, do pachana. Na górnych narach pod samym oknem leżą przed nim wszystkie zabrane nam zapasy. Szczury, małolatki ani kruszyny nie wzięły sobie. Znają mores. Ta przednia część łba, która u dwonogich nosi zwykle nazwę twarzy, u tego pachana ukształtowana została przez naturę ręką pełną obrzydzenia i niechęci. Może zresztą to drapieżny tryb życia sprawił, że jest obwisła i skrzywiona o niskim czole, ozdobiona jaskiniową szramą i nowoczesnymi stalowymi koronkami na siekaczach. Ślipkami o rozmiarach właśnie takich, by widzieć zawsze tylko rzeczy znane i nie tracić sił na podziwianie świata, patrzy teraz na mnie jak odyniec na jelenia, dobrze wiedząc, że zawsze potrafi zbić mnie z nóg. Czeka. A co ja robię? Czy skaczę na górę, żeby zdzielić tę mordę chociaż raz pięścią, choćbym miał nawet potem rozciągnąć się bezwładnie między narami? Niestety nie. Czy jestem podły? Zdawało mi się dotychczas, że nie. Ale to, co teraz najbardziej boli mnie, ograbionego, upokorzonego, to perspektywa ponownego wpełzania na brzuchu pod nary. Więc mówię z gniewem do pachana, że teraz, kiedy zabrał nam nasze zapasy, mógłby chociaż dać miejsce na narach. No, czy nienaturalny to wymóg ze strony oficera i człowieka urodzonego w mieście? No i cóż, pachan wyraża zgodę. Przecież tym samym wyrzekam się ostatecznie mojej słoniny, a także uznaję jego władzę. A również pokazuję, że mam wspólne z nim poglądy. On też by pozbawił miejsca najsłabszych. Rozkazuję więc dwom neutralnym szaraczkom usunąć się z dolnych nar pod oknem i oddać nam miejsca. Ustępują pokornie. Kładziemy się na najlepszych miejscach. Jeszcze przez jakiś czas przeżywamy gorycz swoich strat. Moje bryczesy nie budzą zainteresowania knajaków. Mundury to nie dla nich. Ale jeden ze złodziei już maca skraj wełnianych spodni Walentego. Wyraźnie mu się podobają. I dopiero pod wieczór dociera do naszych uszu pełen wyrzutu szept naszych sąsiadów. Jak mogliśmy u knajaków szukać pomocy, a dwóch swoich zapędzić pod nary? I dopiero tu przeszywa mnie na wskroś świadomość własnej podłości i biją na mnie pąsy. Jeszcze przez wiele lat będą biły, ile razy sobie to przypomnę. Ci szaraczkowie na dolnych narach to przecież moi bracia. 58.1.B. To byli jeńcy. Czy to dawno temu przysięgałem, że przełamię się z nimi wspólnym przeznaczeniem? A teraz ich spycham pod nary? To prawda, że oni też nie bronili nas przed knajakami, ale dlaczego by mieli walczyć o naszą słoninę, jeśli my sami o nią wcale nie walczymy? Dość takich walk przeżyli w niewoli, aby rozczarować się do wszelkiej szlachetności. Jednak żadnej krzywdy mi nie wyrządzili.
a ja wyrządziłem im krzywdę. Tak oto trzeba sobie okrzesać boki i ryje, żeby po latach przynajmniej przekształcić się w ludzi, żeby stać się ludźmi. Ale nawet dla nowicjusza, którego tu obdzierają i łupią ze skóry, ten etap jest potrzebny. Potrzebny. Dzięki niemu stopniowo oswaja się z tym, co go czeka w obozie. Serce ludzkie nie mogłoby wytrzymać takiego przejścia jednym skokiem. Świadomość nie potrafi zorientować się z punktu wśród tego chaosu. Można tylko stopniowo. Następnie zborniak daje człowiekowi pozór kontaktu z domem. Stąd pisze swój pierwszy legalny list. Czekam, że cię nie rozstrzelają. Kiedy indziej o kierunku, w jakim cię wiozą. Zawsze zaś są to pierwsze, jakże odmienne od dawnych słowa człowieka przeoranego śledztwem. Tam, w domu, pamiętają go jeszcze takim, jakim był dawniej, ale nigdy już nie wróci do tej postaci. I nagle ta świadomość mignie jak błyskawica wśród krzywych liter listu. Krzywych, dlatego że chociaż listy z etapów są dozwolone i na dziedzińcu wisi nawet skrzynka pocztowa, ale papieru aniołówka dostać niepodobna, tym bardziej zaś nie ma czym go zaostrzyć. W końcu znajduje człowiek kawałek papieru, w którym zawinięta była przedtem machorka albo kawałek opakowania z paczki cukru. Ktoś w celi ma ołówek i takimi oto krzywymi kulfonami pisane są dlatego te listy, od których zależy całość albo rozkład rodziny. Szalone kobiety czasem po otrzymaniu takiego listu nieopatrznie puszczają się w podróż, aby znaleźć jeszcze męża na etapie, chociaż widzenia nikt im nigdy nie da. Jedyne, co można osiągnąć, to dorzucenie jeszcze jakichś rzeczy do ciążącego mu tobolka. Jedna z takich kobiet dostarczyła nawet tematu rzeźbiarzowi, który chciałby kiedyś wystawić pomnik wszystkim żonom więźniów. Co więcej, wskazała też miejsce, gdzie mógłby stanąć. Było to w Kujbyszewskim zborniaku w 1950 roku. Więzienie leżało w zapadlinie, z której jednak widać było żygulowski przełom Wołgi. A zaraz nad nią, okalając ją od wschodu, ciągnęło się długie, pokryte trawą wzgórze. Leżało poza zoną i ponad nią. Jak można było osiągnąć jego szczyt z drugiej strony, tegośmy z dołu nie mogli widzieć. Rzadko kto zresztą na nim się pojawiał, czasem pasły się kozy i uganiały się dzieci. Aż któregoś letniego, pochmurnego dnia na krawędzi zbocza zjawiła się kobieta z miasta. Spod daszka dłoni, powoli wodząc oczyma, zaczęła rozglądać się z góry po naszej zonie. Na różnych podworcach odbywały o tej porze swój spacer trzy duże cele. I wśród tych 300 zbitych w ciżbę mrówek bez twarzy, snujących się na dnie przepaści, chciała ona zobaczyć swego męża. Miała może nadzieję, że serce jej podpowie. Na pewno nie dostała widzenia i dlatego wdrapała się na ten pagór. Na spacernikach już ją zauważono i wszyscy patrzyli w jej stronę. W naszej zapadlinie nie było wiatru. Tam na górze wiało porządnie, wiatr wzdymał i targał jej długą suknię, rozwiewał jej włosy i przez to jakby stawała się widoma cała miłość i obawa, która w niej żyła. Myślę, że pomnik takiej kobiety, właśnie tam na wzgórzu nad więzieniem, obrócony twarzą ku żygulowskim wrotom, tak jak ona tam stała, mógłby chociaż w części coś wyjaśnić naszym wnukom. Przecież kiedyś musi znaleźć odbicie w pomnikach tajna i prawie już zaprzepaszczona historia naszego archipelagu. Ja na przykład wyobrażam sobie często jeszcze jeden taki pomnik gdzieś na Kalymie, na jakimś wzgórzu. Olbrzymi Stalin, takich rozmiarów, jakie sam by sobie mógł wymarzyć, z wielometrowymi wąsami, z uśmiechem obozowego komendanta. Niechby jedną ręką szarpał cugle, a drugą miał podniesioną, aby biczem smagać zaprzęg. Zaprzęg setek ludzi założonych po pięciu w naciągniętej uprzęży. Na skraju Czukotki, nad cieśniną Beringa,
Też by to ładnie wyglądało. Już to miałem napisane, kiedy przeczytałem książkę Płaskorzeźba na skalę. Widocznie jest coś w tym pomyśle. Podobno w tych samych Żygulach, na górze Mogutowa nad Wołgą, o kilometr od obozu, wymalowany był olejnymi farbami na skalę ogromny Stalin, którego można było podziwiać z przejeżdżających parowców. Nie wiedzieć czemu, długo jej, tej kobiety, nikt nie odganiał. Na pewno straży się nie chciało, bo pod górę. Ale w końcu wdrapał się tam jeden żołnierz, zaczął krzyczeć, wymachiwać rękoma i przepędził tę kobietę. Zborniak daje więźniowi perspektywę, poszerza jego pole widzenia. Jak to powiadają, choć goło, lecz wesoło. W ciągłym tutejszym ruchu, w tym młynie, gdzie migają dziesiątki i setki twarzy, gdzie rozmawia się i opowiada z całą szczerością, w obozie tak nie bywa, wszędzie tam człowiek boi się nadepnąć na mackę służby bezpieczeństwa, możesz się jakby odświeżyć, przewietrzyć, przetrzeć oczy i zaczynasz lepiej rozumieć, co się dzieje z tobą, z twoim narodem, a nawet ze światem. Jeśli jest w twojej celi ktoś niezupełnie zwykły, to tyle ci dziwnych różności naopowiada, jakich nigdy byś nie przeczytał. Wchodzi nagle do celi jakiś odmieniec. Wysoki, młody wojskowy o rzymskim profilu, z niestrzyżonymi kędzierzawymi, płowymi włosami, w mundurze angielskiego kroju, jakby tu przybył wprost z wybrzeży Normandii, od oficer armii inwazyjnej. Wchodzi z wyrazem takiej dumy, jakby oczekiwał, że wszyscy staną przed nim na baczność. Okazało się zaś, że po prostu nie spodziewał się, iż spotka tu przyjaciół. Siedzi już 2 lata, ale nigdy jeszcze nie był w celi ogólnej i aż do tego więzienia tranzytowego wieziono go w sekrecie, w osobnym przedziale Stolypinki. Teraz znowu, całkiem niespodzianie, omyłkowo czy też umyślnie, dość, że wpuszczony został do naszej ogólnej stajni. Obchodzi cele dookoła, widzi oficera Wehrmachtu w niemieckim mundurze, mówi mu coś po niemiecku i oto już ci dwaj spierają się zaciekle, gotowi zdawałoby się sięgnąć po broń, gdyby tylko była pod ręką. Minęło 5 lat od końca wojny. Wmawiano nam, że na zachodzie tę wojnę prowadzono tylko dla pucu, więc aż nas dziwi ta zaciekłość. Leżał ci ten Niemiec wśród nas i leżał, a my, Ruscy, wcaleśmy się z nim za łby nie wodzili. Najwyżej śmialiśmy się z niego. Nikt nie dałby wiary opowiadaniu Eryka Arvida Andersena, gdyby nie ta jego nietknięta maszynką fryzura, jedyna chyba taka w całym gułagu, i gdyby nie to jego szczególne wzięcie, i gdyby nie fakt, że swobodnie władał angielskim, niemieckim i szwedzkim. Wynikało z tego, co nam powiedział, że był synem szwedzkiego milionera. Więcej, bo miliardera. No, powiedzmy, że tu mógł przesadzić. Po kądzieli zaś był kuzynem generała Robertsona, dowódcy angielskiej armii okupacyjnej w Niemczech. Choć był obywatelem szwedzkim, to podczas wojny wstąpił jako ochotnik do armii angielskiej. Brał istotnie udział w lądowaniu w Normandii. Po wojnie zaś został kadrowym oficerem armii szwedzkiej. Jednakże nie porzucił swoich zainteresowań społecznych. Pragnął zwycięstwa socjalizmu i to pragnienie mocniejsze w nim było od przywiązania do ojcowskich kapitałów. Z głęboką sympatią przyglądał się realizacji socjalizmu sowieckiego i nawet przekonał się naocznie o jego sukcesach, gdy przybył do Moskwy w składzie szwedzkiej delegacji wojskowej. Wydawano na ich cześć bankiety, wożono na zamiejskie dacze, a tam nikt im nie utrudniał kontaktu z szeregowymi obywatelami sowieckimi, z czarującymi artystkami, którym nie śpieszyło się do żadnej pracy i które nader chętnie spędzały z gośćmi czas, nawet w 4 oczy. Przekonawszy się ostatecznie, że triumf naszego ustroju jest nieuchronny, Eryk po powrocie na zachód opublikował jakiś artykuł w obronie sowieckiego socjalizmu i ku jego chwale. Ale tu trochę przesadził. To właśnie go zgubiło. Akurat w tych latach 47-48 wyciągano u nas, skąd się tylko dało, postępowych młodych przedstawicieli Zachodu, gotowych potępić go publicznie,
Wydawało się, że wystarczy znaleźć jeszcze ze 20, a Zachód drgnie i runie. Po opublikowaniu artykułu uznano, że Eryk nadaje się w sam raz do tego celu. Służąc w tym okresie w Berlinie Zachodnim, żona została w Szwecji, Eryk odwiedzał pewną niemiecką panienkę we wschodnim Berlinie, co jest grzeszkiem w końcu wybaczalnym. Właśnie u niej pewnej nocy został napadnięty i porwany. Czy nie stąd właśnie wzięło się przysłowie „szedł do gamratki, a trafił za kratki”? Dawny to proceder, nie on widać pierwszy. Przywieziono go do Moskwy, a tam Gromyko, który niegdyś bywał na przyjęciach w domu jego ojca w Sztokholmie i stąd go znał, teraz na zasadzie rewanżu zaproponował młodzieńcowi, aby publicznie wyparł się i kapitalizmu, i własnego ojca. Obiecywał mu za to u nas wszelkie kapitalistyczne luksusy, aż do końca jak najdłuższego życia. Ale chociaż Eryk nic, jak widać, nie tracił z materialnego punktu widzenia, jednak ku wielkiemu zdumieniu Gromyki zareagował oburzeniem i porządnie nawymyślał staremu znajomemu. Nie bardzo wierząc w jego stanowczość, zamknięto go na pewnej daczy pod Moskwą. Dawano jeść jak księciu z bajki. Niekiedy zresztą pozwalano sobie na straszliwe represje. Nie przyjmowano zamówień na określone menu i zamiast upragnionego kurczęcia przynoszono nagle antrykot. Obstawiono go dziełami Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina i przez cały rok czekano na przełom. Dziwne, ale jakoś do tego nie doszło. Wówczas dano mu do towarzystwa byłego generała lejtnanta, który miał już za sobą 2 lata spędzone w Norylsku. Liczono zapewne na to, że generał lejtnant opowieściami na temat obozowych okropności skłoni Eryka, aby spuścił trochę stonu. Ale generał zadanie to wykonał źle, a może nie chciał go wykonać. W ciągu 10 miesięcy wspólnego siedzenia zdołał jedynie sprawić, że Eryk poznał trochę rosyjski i że wzmógł w nim się jeszcze wstręt do błękitnych czapek. Latem 50. roku wezwano Eryka jeszcze raz do Wyszyńskiego, któremu również dał odmowną odpowiedź, dając pierwszeństwo świadomości przed bytem, co przeczyło wszelkim zasadom. Wówczas to sam Abakumow odczytał Erykowi decyzję. 20 lat więzienia. Za co? Już sami pluli sobie w brodę, że wplątali się w historię z tym szczeniakiem, ale przecież nie można już go było tak po prostu puszczać na zachód. Właśnie wtedy wpakowano go do osobnego przedziału, gdzie wysłuchał przez ścianę opowieści dziewczyny z Moskwy, aby następnego ranka zobaczyć za oknem gnijące strzechy słomianej riazańskiej Rusi. W ciągu tych 2 lat bardzo wzmogło się w nim uczucie wierności dla Zachodu. Jego wiara w Zachód była taka ślepa, że nie chciał widzieć w ogóle żadnych jego braków, że uważał armie zachodnie za niepokonane, polityków zaś za ludzi bez skazy i zmazy. Nie chciał wierzyć, gdyśmy mu opowiadali, że w czasie, gdy on był izolowany, Stalin zdecydował się na blokadę Berlina i że uszło mu to całkiem bezkarnie. Mleczna szyja Eryka i kremowe jego policzki pokrywały się rumieńcem gniewu, gdyśmy wyśmiewali Churchilla i Roosevelta. Był także pewien, iż Zachód nie pogodzi się z jego uwięzieniem, że teraz, kiedy rozejdą się wiadomości z Kujbyszewskiego więzienia, wywiad zachodni dowie się, że Eryk nie utonął w Szprewie, tylko siedzi w ZSSR i zaraz wykupią go albo wymienią. Przypominał mi bardzo naszych prawomyślnych ortodoksów tą swoją wiarą w wyjątkowość jego losu w porównaniu z losami innych aresztowanych. Nie bacząc na ostre starcia słowne, zapraszał mnie i pewnego mego przyjaciela do siebie do Sztokholmu przy najbliższej okazji. Każdy nas tam zna, mówił ze znużonym uśmiechem. Mój ojciec ma w kieszeni bez mała cały dwór królewski. Tymczasem zaś syn miliardera nie miał czym gęby wytrzeć, więc podarowałem mu jakiś lichy ręczniczek, bo miałem 2. Wkrótce zabrano go na etap. Wciąż pytałem od tego czasu moich przypadkowych znajomych z Szwecji albo ludzi tam jadących, jak znaleźć tę rodzinę. Czy słyszeli o kimś, kto w ten sposób zaginął? Odpowiadano mi z pobłażliwym uśmiechem. Andersen w Szwecji to nazwisko tak samo częste jak Iwanow w Rosji.
Miliardera zaś tego nazwiska nie ma. I dopiero teraz, po 22 latach, przeglądając ostatni raz rękopis tej książki, doznałem nagłego olśnienia. Toć na pewno zabroniono mu wymieniać prawdziwe swoje imię i nazwisko. Jasne, że Abakumow go uprzedził, iż w takim wypadku natychmiast go każe zlikwidować. Więc pojechał z etapu na etap jako szwedzki Iwanow. Jedynie te poboczne szczegóły swojej biografii powierzał pamięci przypadkowo spotkanych osób, aby zostawić ślad, jakąś wieść o swoim złamanym życiu. A właściwie wciąż miał nadzieję, że zdoła je uratować. Nadzieję ludzką, podobnie jak miliony królików, o których w tej książce mowa, byle przetrwać. A tymczasem oburzony Zachód doprowadzi do jego uwolnienia. Nie doceniał odporności Wschodu i nie rozumiał, że takiego świadka, który sam taką wykazał nieustępliwość, niespotykaną na zmurszałym Zachodzie, nigdy nie puszczą na wolność. A przecież niewykluczone, że jeszcze dotychczas żyje. Uwaga z 1972 roku. A tu trwa dalej przerzucanie ludzi. Sprowadzają ich, wyprowadzają to pojedynczo, to grupami. Posyłają dokądś wciąż nowe transporty. Jest to ruch z pozoru tak sprawny, tak planowy, że trudno nawet uwierzyć, ile w nim niedorzeczności. W 1949 roku stworzone zostają obozy specjalne i oto na mocy czyjejś bardzo wysoko powziętej decyzji masy kobiet przerzucane są z obozów europejskiej północy i z ziem leżących za Wołgą via Stwierdłowsk na Syberię, do Tajszetu, do grupy obozów Ozierlak. Ale już w 1950 roku ktoś uznał, że lepiej będzie ściągnąć kobiety nie do Ozierłagu, tylko do Dubrowłagu w okolicach miejscowości Tiemniki w Republice Mordwińskiej nad Wołgą. I oto znów te same kobiety, delektując się przy okazji całym komfortem gułagowskich podróży, ciągnęły na zachód tą samą drogą przez Swierdłowski zborniak. W 1951 roku otwiera się nowe obozy specjalne w okręgu Kemerowo, Kamyszłag. Okazuje się, że tu właśnie praca kobiet będzie miała najlepsze zastosowanie. I nieszczęsne kobiety wleczone są teraz do kemerowskich obozów, wciąż przez to samo przeklęte swierdłowskie więzienie. Nadchodzi okres wyzwolenia, ale nie dla wszystkich. I te kobiety, które musiały jeszcze odsiadywać resztę wyroku, choć wszędzie już trwała chruszczowowska odwilż, znowu ciągną z Syberii przez Swierdłowsk aż do Republiki Mordwińskiej, bo jednak lepiej będzie ściągnąć je wszystkie do kupy. No ale gospodarstwo mamy wspólne. Należą do niego najdalsze nawet wyspy, a co do odległości, to dla Rosjan nie są one nigdy niczym nadzwyczajnym. Zdarzało się to także z poszczególnymi nieszczęsnymi zekami. Szendryk, wesoły, przystojny chłopak o prostych rysach twarzy, pracował uczciwie, jak to się u nas powiada, w jednym z kujbyszewskich obozów i nie przeczuwał nieszczęścia. A jednak już się zbliżało. Przyszła do obozu pilna dyspozycja i to nie byle jaka, tylko od samego ministra spraw wewnętrznych. Skąd minister mógł wiedzieć o istnieniu jakiegoś szendryka? Aby natychmiast odesłać tego szendryka do Moskwy, do więzienia numer 18. Wyłowiono go więc i posłano tranzytem przez Kujbyszew wprost do Moskwy, przy tym nie do żadnego więzienia numer 18, lecz z całym tłumem innych na słynącą szeroko Krasną Presnię. Sam szendryk o żadnym numerze 18 nie miał zielonego pojęcia, przecież mu nikt o niczym nie mówił. Ale nieszczęście nie spało. Nie minęły dwie doby, a pchnęli go znów na etap i zawieźli tym razem aż na Pieczorę. Krajobraz za oknem stawał się coraz bardziej jałowy i ponury. Chłopak poczuł strach. Wiedział tylko, że jedzie na rozkaz ministra i skoro go tak ostro wiozą na północ, to widać minister ma w ręku jakieś groźne materiały w sprawie szendryka. Niezależnie od wszystkich udręk przeżytych w trakcie tej podróży, szendrykowi skradziono po drodze trzydniowy przydział chleba, więc na Pieczorę przyjechał chwiejąc się na nogach. Pieczora powitała go niezbyt gościnnie. Głodny i zupełnie jeszcze nieurządzony w nowym miejscu, popędzony został po mokrym śniegu do roboty.
W ciągu 2 dni nie zdążyli nawet koszuli wysuszyć ani razu, ani nabić sobie siennika świerczyną, a tu już kazali mu oddać wszystkie obozowe sorty. Znów się do niego zabrali i posłali jeszcze dalej, na Workutę. Widać było, że minister postanowił zgnoić Szendryka. No, prawdę rzec, nie tylko jego, ale cały transport. Na Workucie przez miesiąc nikt się Szendrykiem nie interesował. Chodził sobie na roboty ogólne, jeszcze nie stanął na nogach, jak należy po swoich podróżach, ale już zaczął się godzić z tym podbiegunowym losem. I nagle w biały dzień wezwali go z kopalni, z wywieszonym ozorem pognali do obozu, żeby tam mógł zwrócić sorty i już po godzinie był w drodze na południe. To już wyraźnie pachniało porachunkami osobistymi. Przywieźli go do Moskwy, do więzienia numer 18. Trzymano go w celi przez miesiąc. Po miesiącu wezwał go jakiś podpułkownik i zapytał: no i gdzież też się obywatel podziewał? Jesteście podobno technikiem, konstruktorem maszyn. To prawda? Szendryk przyznał się. I wówczas posłano go na Rajskie Wyspy. Owszem, są również takie na archipelagu. To miganie ludzkich twarzy, te losy i te opowieści o nich bardzo zdobią zborniaki. A starzy bywalcy obozów radzą: leż tu cicho i nie podpadaj. Jeść dają tylko porcje gwarantowane, to znaczy przydziały minimalne, jakie gułag gwarantuje w razie braku pracy. Ale też nie wysilisz się zbytnio. I kiedy nie jest za ciasno, to przynajmniej wyśpi się człowiek do woli. Można leżeć brzuchem do góry od jednej salamachy do drugiej. Co się człowiek nie naje, to się wyśpi. Tylko ten, kto spróbował już obozowych robót ogólnych, jest w stanie zrozumieć, że więzienie tranzytowe to dom wczasowy, to szczęśliwy los. I dodatkowa korzyść, że kiedy człowiek śpi w dzień, to szybciej wyrok odsiaduje. Grunt to pozbyć się dnia, bo nocy i tak nie widać. Co prawda, pamiętając, że człowieka dopiero praca uczłowieczyła i że jedynie praca wychować może przestępcę, a także mając czasem jakieś roboty pomocnicze do wykonania, czasem też pragnąc podreperować swoje finanse, gospodarze więzień tranzytowych zaprzęgają do pracy również tę swoją przypadkową, wędrowną siłę roboczą. W znanym już nam kotłaskim więzieniu przed wojną roboty te nie były wcale lżejsze niż w obozie. W ciągu jednego dnia zimowego 6-7 wycieńczonych aresztantów zaprzężonych do ciągnikowych sań musiało wlec je 12 kilometrów po zamarzniętej Dźwinie aż do ujścia Wyczegdy. Zapadali się w śnieg, wywracali się, sanie więzły w zaspach. Nie można chyba było wymyśleć bardziej wyczerpującej pracy. Ale to nie była jeszcze prawdziwa robota, tylko rozgrzewka. Tam przy ujściu Wyczegdy trzeba było załadować na sanie 10 metrów polan i w tym samym składzie, w takim samym zaprzęgu, Repin już nie żyje, a dla nowoczesnych malarzy to nie temat, jakieś chamskie naśladowanie natury, dociągnąć sanie aż do więzienia macierzystego. Co tam obóz? Jeszcze przed obozem przyjdzie na człowieka kryska. Brygadierem przy tych robotach był Kołpajew. Rolę zaś koników grali inżynier elektryk Dmitriew, podpułkownik kwatermistrzowstwa Bielajew, znany już nam Wasyli Własow. Zresztą wszystkich teraz już trudno sobie przypomnieć. W arzamaskim zborniaku podczas wojny karmiono aresztantów boćwiną. Za to do pracy zaprzęgano na ogólnych zasadach. Obok więzienia działały tam warsztaty krawieckie, folusz i wytwórnia obuwia. Trzeba było w gorącej wodzie z kwasem wałkować surowy filc. Z Krasnej Presni latem 45 roku z dusznych i przepełnionych cel rwaliśmy się do pracy dobrowolnie, byle przez cały dzień mieć czym oddychać, byle móc bez przeszkód i pośpiechu posiedzieć w zacisznym wychodku starcic. Otóż to, o tym środku zachęty władza często zapomina. Gorącym od sierpniowego słońca, było to w dniach Poczdamu i Hiroshimy,
gdzie statecznie brzęczała samotna pszczoła. I wreszcie, byle mieć prawo do otrzymania wieczorem dodatkowych 100 gramów chleba. Prowadzono nas na przystań nad rzeką Moskwą, gdzie trzeba było wyładowywać drwa. Zadaniem naszym było ściąganie bali z jednego stosu, przenoszenie i układanie z nich innego stosu. Traciliśmy przy tym o wiele więcej sił, niż nam ich przybywało po jedzeniu. Mimo to radzi byliśmy, że możemy chodzić do tej pracy. Zdarza mi się często, że rumienię się, wspominając jakieś wydarzenia z moich młodych lat, a tam właśnie minęły młode moje lata. Wstyd też, jak bieda nie tuczy, ale rozumu nauczy. Okazało się, że z tych oficerskich naramienników, które zaledwie 2 latka podrygiwały, kolysały się na moich barkach, dużo złotego, trującego pyłu osypało mi się w pustkę między żebrami. Na tej przystani rzecznej, a był to również obozik i też otaczała go zona z wieżyczkami, byliśmy tylko przelotnymi wyrobnikami. I ani takiej możliwości nie było, ani nawet nikt się nie zająknął, że ktoś z nas mógłby zostać tutaj dla odsiedzenia kary. Ale kiedy nas tam pierwszy raz ustawiono i szef przeszedł się wzdłuż szeregu, aby wytypować tymczasowych brygadzistów, nędzne moje serce wyrywało się spod wełnianej bluzy. Wyznacz mnie, mnie, mnie. Nie wyznaczono mnie. Po co mi to zresztą było potrzebne? Tylko bym dodał nowe omyłki do starych. O, jak trudno odrzucić myśl o władzy. To trzeba dobrze zrozumieć. Był okres, gdy Krasna Presnia mogła być uważana nieomal za stolicę gułagu. W tym sensie, że dokądkolwiek by człowiek jechał, zawsze musiał o nią zawadzić, podobnie jak to jest z Moskwą. Z Taszkentu do Soczi albo z Czernichowa do Mińska najprościej było jechać przez Moskwę. Nie inaczej też było z więźniami. Zewsząd ich ściągano na Krasną Presnię, żeby stamtąd wieść ich dalej. Właśnie w tym okresie ja też tam trafiłem. Presnia dusiła się z przepełnienia. Budowano dodatkowy oddział, tylko towarowe, bezpośrednie pociągi pełne tych, którzy na różnych frontach dostali wyrok z łaski kontrwywiadu, nie zatrzymywały się w Moskwie, mijając ją po obwodnicy przebiegającej tuż obok Presni, także mogły salutować ją gwizdkami. Ale pasażer przesiadający się w Moskwie ma w końcu bilet i niepłonną nadzieję, że prędzej czy później pojedzie w przewidzianym kierunku. Na Presni zaś pod koniec wojny i zaraz po niej nie tylko przybywający, ale nawet najwyższa zwierzchność, nie wyłączając szefów gułagu, nie mogła powiedzieć z góry, kto i dokąd teraz pojedzie. Ład więzienny nie był jeszcze wtedy tak wykrystalizowany jak w latach 50. Żadnych marszrut ani rozkazów wyjazdu nikomu wtedy do papierów z góry nie wpisywano. Były na nich co najwyżej uwagi służbowe, stale pod strażą, wykorzystywać tylko do robót ogólnych. Pliki więziennych akt w poniszczonych skoroszytach, gdzieniegdzie przewiązane wystrzępionym sznurkiem albo jego papierowym erzacem, przynoszone były przez sierżantów z eskorty do drewnianego budyneczku więziennej kancelarii i tam ciskano je na półki, na stoły, pod krzesła albo po prostu na ziemię w przejściu, podobnie jak sami więźniowie leżeli w celach, gdzie leżały w rozsypce, w nieładzie, zmieszane ze sobą. Jedna, druga, trzecia izba po kolei zapełniała się tymi rozsypanymi aktami. Sekretarki z więziennej kancelarii, upasione, leniwe wolniaczki w pstrych sukniach, pociły się od upału i wciąż się wachlując, flirtowały z oficerami eskorty i straży więziennej. Żadna z nich nie miała ochoty ani siły, aby się przekopywać przez te chaotyczne zwały papieru. A transporty trzeba było jednak wysyłać. Kilka razy tygodniowo wyruszał czerwony eszelon. A każdego dnia setki ludzi odjeżdżało ciężarówkami do bliżej położonych obozów. Akta każdego zeka należało odsyłać razem z nim. Kto miałby sobie tym głowę zawracać? Kto miałby sortować papiery i wybierać ludzi do kolejnego transportu? Powierzono tę pracę
kilku specjalnie wyznaczonym więźniom ligawym, czyli powiernikom straży więziennej, także donosicielom, albo nawet jakimś łazikom, kandydującym na prominentów w zborniaku. Chodzili sobie swobodnie, bez nadzoru po korytarzach więzienia, mieli wstęp do budynku kancelarii, od nich zależało, czy twój skoroszyt dołączony będzie do papierów złego transportu, ale mogli też przysiedzieć fałdów, odnaleźć teczkę i pchnąć ją do transportu dobrego. Że istnieją całe obozy, słusznie uważane za fatalne, co do tego nowicjusze nie mylili się, ale że bywają również jakieś lepsze, to była iluzja. Lepsze mogą być nie obozy, tylko pewne zajęcia i sytuacje w tych obozach, a to załatwić sobie można już tylko na miejscu. To, że cała przyszłość aresztanta zależała od jakiegoś drugiego więźnia, z którym być może należałoby pogadać, choćby za pośrednictwem łaziebnego, któremu trzeba by ewentualnie dać coś w łapę, choćby przez magazyniera, było jeszcze przykrzejsze, niż gdyby ten los zależał od wygranej w kości. Ta niesłychana szansa, którą tak łatwo tu można przegapić, aby za cenę skórzanej kurtki pojechać do uzdrowiska Nalczyk zamiast do Norylska, a za kilo słoniny do Srebrnego Boru pod Moskwę zamiast do Tajszetu. A może jednak straci człowiek raczej i kurtkę, i słoninę. Jątrzyła tylko i drążyła strudzone nasze dusze. Być może ktoś uzyskał coś w ten sposób. Może ktoś się na tej zasadzie gdzieś urządził. Ale szczęśliwsi byli ci, którzy nic nie mieli do ofiarowania. Albo którzy wyrzekli się takich rojeń. Poddanie się wyrokom losu, rezygnacja ze świadomego wpływania na kształt własnego życia, przyjęcie do wiadomości, że nie sposób przewidzieć ani tego, co dobre, ani tego, co złe. Łatwo natomiast zrobić krok, który będziesz sobie całe życie wyrzucał. Wszystko to zmniejsza w pewnym stopniu ciężar kajdanków. Uspokaja i nawet jakoś oczyszcza człowieka. Tak oto więźniowie leżeli pokotem w celach. Ich losy zalegały nieprzebytymi zwałami w izbach więziennej kancelarii. Funkcyjni zaś brali teczki z tego kąta, gdzie im było najbliżej. I dlatego jeden zek musiał 2 i 3 miesiące z rzędu zdychać na tej przeklętej presni. Drugi zaś przeskakiwał przez nią z szybkością meteoru. Przez ten ścisk, pośpiech i nieporządek zdarzała się niekiedy w presni, podobnie jak w innych zborniakach, tak zwana zamiana wyroków. 58. to nie groziło, ponieważ wyroki tych ludzi były to, jakby powiedział Gorki, wyroki z dużej litery. Zaplanowane były właśnie jako duże i nawet kiedy dobiegały już końca, okazywało się, że wcale końca nie mają. Ale dla poważniejszych złodziei i morderców miała sens zamiana z jakimś prostaczkiem i pospolitakiem. Albo oni sami, albo ktoś z ich pomocników przysiadali się do takiego pospolitaka i ze współczuciem zaczynali go wypytywać. Ten zaś, ani wiedząc, że więzień krótkoterminowy nie powinien w zborniaku nic o sobie mówić, zwierzał się z całą naiwnością, że nazywa się, powiedzmy, Wasylij Parfionycz Jewraszkin, że urodził się w roku 1913, że całe życie mieszkał w Semidubiu, a siedzieć ma aż cały rok ze 109 artykułu za opieszałe wykonanie obowiązków służbowych. Później ten Jewraszkin spał sobie, a może nawet nie spał, ale w celi taki hałas, a pod okienkiem w drzwiach taki tłok się zrobił, gdy je uchylono, że wcale nie można było przecisnąć się bliżej i usłyszeć, jak na zewnątrz w korytarzu ktoś pośpiesznie i niewyraźnie czyta spis wysyłanych najbliższym transportem. Jakieś nazwiska powtarzano później, wywołując ludzi z głębi celi, ale Jewraszkina nikt nie wywołał, ponieważ zaraz po odczytaniu tego nazwiska na korytarzu jakiś knajak, bardzo uniżenie, potrafią to kiedy trzeba, przesunął się przez kraty i cicho, lecz z pośpiechem zameldował. Wasyl Parfionycz, rocznik 1913, wieś w Semidubie, artykuł 109, pierwszy rok. Po czym prędziutko pobiegł po rzeczy. Prawdziwy Jewraszkin ziewnął, położył się na narach
i cierpliwie oczekiwał na wezwanie następnego dnia, a także po tygodniu i po miesiącu. Ośmielił się wreszcie zapytać oddziałowego, dlaczego właściwie nie biorą go do transportu, a jakiegoś zwiagę to codziennie z każdej celi wywołują. I kiedy po miesiącu albo po 6 miesiącach zdołają wreszcie przeczesać całe więzienie, robiąc apel według spraw, to zostanie im w ręku jedna tylko sprawa, niejakiego zwiagi, recydywisty, 2 morderstwa i obrabowanie sklepu, 10 lat, oraz pewien nieśmiały szaraczek, który twierdzi, że nazywa się Jewraszkin. Ale z fotografii nic nie widać. I to jest właśnie zwiaga. I wpakować go trzeba do karnego obozu i w Dellac, bo inaczej trzeba by się przyznać, że popełniono omyłkę. A tamtego Jewraszkina, którego wysłano wtedy, to się teraz już nie odnajdzie, bo spisy też pojechały. Zresztą miał tylko ten roczek. Posłano go do robót polnych, bez eskorty. Jeden dzień pracy liczył mu się za 3 dni od siatki, albo więc uciekł i już dawno jest w domu. Zdarzali się dziwacy, którzy sami sprzedawali swoje małe wyroki za 1-2 kilogramy słoniny. Wychodzili z założenia, że z czasem władze zauważą omyłkę i uda im się powrócić do własnego nazwiska. Częściowo to się sprawdzało. W tych latach, kiedy akta więźniów nie były opatrzone zawczasu skierowaniami, zborniaki zamieniały się w targowiska niewolników. Najbardziej pożądanymi gośćmi stali się tam nabywcy i słowo to coraz częściej wypowiadane było w korytarzach i w celach bez żadnego uśmiechu. W całym przemyśle nikt nie chciał już czekać, aż przyślą mu surowce lub siłę roboczą z centrum według rozdzielnika, więc posyłało się specjalnych popychaczy i pełnomocników. Tak samo było w gułagu. Tubylcy na poszczególnych wyspach wymierali, chociaż nie kosztowali ani grosza, ale trzeba było ich mieć. I dlatego musiało się samemu ich zdobyć, aby obóz mógł wykonać plan. Nabywcy musieli być ludźmi bystrymi, spostrzegawczymi, aby widzieć, jaki towar im się daje i nie pozwolić sobie wkręcić jakichś półtrupów albo inwalidów. Źli kupcy dobierali sobie transport według teczek. Kupcy zaś porządni domagali się, aby cały towar był im pokazany żywcem i bez osłonek na golasa. Tak właśnie mówili bez cienia uśmiechu. Towar. Aleście towar przywieźli, powiedział taki nabywca w butyrkach na dworcu, oglądając detalicznie 17-letnią Irkę Kalinę. Jeśli natura ludzka w ogóle się zmienia, to niewiele szybciej niż układ geologiczny skorupy ziemskiej. I handlarze niewolników przed 25 wiekami taksowali branki na rynku z tym samym uczuciem ciekawości i tak samo się delektując, jak urzędnicy gułagu w usmańskim więzieniu w 1947 roku. Ze 20 mężczyzn w mundurach MWD siedziało przy długim stole pokrytym prześcieradłami, to dla fasonu, inaczej nie wypadałoby. A kobiety więźniarki rozbierały się jedna po drugiej w sąsiednim boksie, po czym nago i boso musiały defilować przed nimi, obracać się, zatrzymywać się, odpowiadać na pytania. Opuścić ręce, rozkazywano tym, które osłaniały się na podobieństwo rzeźb antycznych. Oficerowie traktowali sprawę serio, toć wybierali nałożnice dla siebie samych i dla swojej świty. Tak oto ciężki dzień jutrzejszej bitwy obozowej, przybierając rozmaite kształty, przesłania nowicjuszowi blask niewinnych uciech, jakimi więzienie tranzytowe raczy ludzkiego ducha. Na 2 noce wepchnęli do naszej celi specjalistę. Położył się obok mnie. Jechał ze skierowaniem specjalnym, a to znaczy, że w naczelnym zarządzie wypisano jadący za nim z obozu do obozu papier, gdzie powiedziane było wyraźnie, że jest on technikiem budowlanym i tylko jako takiego wolno wykorzystać go w nowym miejscu odsiadki. Taki specjalista jeździ zwykłymi wagonzakami, siedzi w ogólnych celach zborniaków, ale w duszy jego panuje pogoda, broni go ten papier. Nikt nie może go posłać na wyrąb lasu. Tym, co przede wszystkim uderzało w twarzy tego bywalca obozów, który odsiedział już większą część kary, był wyraz
bezwzględności i stanowczości. Nie wiedziałem jeszcze, że właśnie ten wyraz twarzy nas też naznaczy, bo jest cechą narodową tubylców gułagu. Osobniki, na których twarzy wymalowana jest ustępliwość i łagodność, szybko na tych wyspach wymierają. Przyglądał się naszym pierwszym niezdarnym ruchom z takim uśmiechem, z jakim obserwuje się dwutygodniowe szczenięta. Co nas czeka w obozie? Miał widać dla nas współczucie, bo tak powiedział. Od pierwszej chwili każdy w obozie będzie starał się was oszukać i okraść. Nie dowierzajcie nikomu prócz siebie samych. Rozglądajcie się dobrze, czy ktoś nie szykuje się do ugryzienia was w łydkę. Przed 8 laty znalazłem się w cargo polłagu, jako taki sam naiwniak. Wyładowano nas z wagonów i eskorta miała nas teraz prowadzić do obozu 10 kilometrów, a śnieg był głęboki i wilgotny. Raptem nadjeżdża troje sań. Jakiś rosły facet bez żadnego sprzeciwu ze strony konwojentów woła do nas: chłopaki, kładźcie tu swoje rzeczy, podwieziemy je wam. Przypominamy sobie, że czytaliśmy w różnych książkach, jak to aresztanckie rzeczy wieziono na podwodach. Myślimy sobie, nie takie znów, nieludzkie jest życie w obozie, troszczą się jednak o człowieka. Załadowaliśmy nasze rzeczy. Sanie odjechały. To wszystko. Już więcej nigdyśmy ich nie oglądali, nawet opakowań. Ale jak to być może? Co tam, żadne prawa nie istnieją? Nie zadawajcie głupich pytań. Są prawa. Prawa tajgi. A sprawiedliwości nigdy w gułagu nie było i nie będzie. Ten kargopolski wypadek jest po prostu symboliczny. I jeszcze do tego musicie się przyzwyczaić, że w obozie nikt niczego nie robi za darmo. Nikt nic nie robi z dobroci. Za wszystko trzeba płacić. Jeśli wam coś proponują bezinteresownie, wiedzcie, że to musi być podstęp, prowokacja. I najważniejsze, unikajcie robót ogólnych. Postarajcie się ich uniknąć od pierwszego dnia. Jak pierwszego dnia poślą was na ogólne, to już przepadliście raz na zawsze. Unikać ogólnych robót? Ogólne roboty to główne, zasadnicze prace, które w danym obozie się wykonywa. Pracuje przy nich 80% więźniów i wszyscy przy nich zdychają. Wszyscy. A jak na ich miejsce przywożą nowych, to znów posyłają ich na ogólne. Wyprujecie tam z siebie wszystkie żyły i wiecznie będziecie głodni i wiecznie przemoczeni i bez butów i nie dowożą wam chleba i nie dosypią kaszy i dadzą najgorsze baraki i nie będą was leczyć. Żyje zaś w obozie tylko ten, kto pracuje nie na ogólnych robotach. Starajcie się za wszelką cenę wykręcić się od robót ogólnych, od pierwszego dnia. Za wszelką cenę. Za wszelką cenę? Zapamiętałem sobie dobrze te wcale nie przeszarżowane rady surowego technika, spotkanego w celi na Krasnej Presni. Zapomniałem go tylko zapytać, czym się mierzy tę ocenę. I gdzież jest jej pułap? Karawany niewolników. Nużąca jest podróż wagon z zakiem, nieznośna jazda karetką. W zborniaku też prędko człowiek zaczyna się męczyć. Już najlepiej byłoby ominąć te wszystkie etapy i pojechać od razu do obozu w czerwonym wagonie. Interesy państwa jak zwykle są to zupełnie zgodne z interesami jednostki. Państwu też wygodniej jest wysyłać skazanych bezpośrednio do obozu, nie przeciążając arterii miejskich, transportu samochodowego i personelu zborniaków. Dawno już to zrozumiano w gułagu. To się wie doskonale. Najlepsza rzecz to karawany czerwonych, bydlęcych wagonów, karawany galarów rzecznych, a gdzie nie ma już ani torów, ani dróg wodnych, karawany piesze. Nie dopuszcza się bowiem do eksploatowania koni i wielbłądów przez ludzi pozbawionych wolności. Czerwone sznury wagonów to najlepszy środek transportu, kiedy sondy zaczynają gdzieś pracować na pełnych obrotach albo jeśli gdzieś zbiornik jest przepełniony. Może wtedy od razu
wyprawić w drogę dużą masę aresztantów. W ten sposób wysłano miliony chłopów w latach 1929-31. Tak wysiedlono Leningrad z Leningradu.